Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję kilka przystawek do telewizorów z systemem Android. Jeśli niedługo chcecie kupić jakąś przystawkę do swojego telewizora, żeby zrobić z niego Smart TV, mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam w tym pomoże. Jak widzicie, tu jest kilka modeli. Każdy jest, powiedzmy, swoim reprezentantem swojego rodzaju. O każdym zaraz opowiem kilka słów. Pod filmikiem macie linki do wszystkich prezentacji pojedynczo każdego dekodera, które już były robione na naszym kanale. Może, jak widzicie, mamy tu firmę Ostark, to jest systemem Android. Mamy Stronga Leap S1 z Android TV w 4K. Tak samo mamy Sticka Stronga SRT41, wersję premium Humantic Box R4K Plus oraz dekoder Canal Plus Box 4K z Androidem. To jest jako jedyny dekoder z tych wszystkich, który oprócz tego, że jest Android TV, ma też wbudowany tuner DVB-T. Czyli oprócz telewizji naziemnej możemy też korzystać z funkcji Smart. Na rynku też jest dostępny Play New Box, ale go w tej chwili nie mam, dlatego go nie prezentuję. Przed zakupem Smartboxa warto zwrócić uwagę na kilka czynników, na których możemy znaleźć na opakowaniu. Najważniejsze to jest, jaki mamy system. Jak tu widzicie, wszystkie są niby systemem Android. Tu jak możemy zobaczyć, że to jest system Android 11. W tym Strongu mamy system Android 10. Tutaj mamy system też Android 11 oraz w Canal Plus mamy Android też 10. Ale jak zobaczycie jeszcze inną rzecz na opakowaniu, tu mamy napisane, że to jest Android TV, Google TV, tak samo ten jest Android TV, a tu jest po prostu zwykły wgrany Android. Czyli ten dekoder nie ma certyfikowanego Android TV, czyli aplikacje na nim niektóre będą działały. Tak na przykład jest napisane na opakowaniu, że działa Netflix, ale jak sprawdzałem, na tym jest Netflix w najgorszej rozdzielczości, czyli większej niż HD, nie będziemy mogli mieć dostępu, bo to jest, nie jest aplikacja certyfikowana, tylko po prostu taka jak zwykła nakładka, którą po prostu wejdziemy. To pokażę później. Zobaczcie, że tu jest niestety, jeśli chodzi o YouTube'a, to fajnie działa. Kodi też fajnie działa, ale na przykład aplikacja Netflix nie chce działać w pełni, jeśli chodzi o większe rozdzielczości. Jeśli chodzi o pozostałe dekodery, one wszystkie są certyfikowane i na nim wszystkie aplikacje działają bez większego problemu. Kolejny parametr, jaki musimy zwrócić uwagę przed zakupem, to jest pamięć RAM. Akurat jeśli chodzi o firmę Ostark, Strong oraz Canal Plus, posiadają 2 GB RAM. Humantic to jest akurat model 4K Plus. On posiada aż 4 GB RAM pamięci. Kolejnym parametrem jest pamięć flash. Tu dekoder Oscar posiada 16 GB, dekodery Strong po 4,5 GB, Canal Plus posiada 10 GB, a Humantic 32 GB. To jest ważne, jak będziemy mieli dużo aplikacji, po prostu ta pamięć flash nam może po prostu być za mało, 4,5 GB. Jeśli instalujemy kilka aplikacji, tak jak dla mnie, to akurat to, co ja w tej chwili maksymalnie z dekoderu wycisnąłem, to jest 2 GB pamięci. Tam kolejne te 2,5 zostało na tych Strongach wolnego, ale jak ktoś ma dużo aplikacji, to te 4,5 GB może być za mało. Wtedy też warto zwrócić uwagę, czy możemy na przykład tą pamięć rozszerzyć przez USB, czy ma czytnik kart microSD. Kolejne pytanie przed zakupem dekodera, to do czego będziemy go wykorzystywali? Czy będziemy z niego korzystali tylko w domu, czy będziemy go zabierali w podróż, czy potrzebujemy dekodera, żeby oprócz aplikacji Smart też był przydatny przy odbiorze telewizji naziemnej? Jeśli chodzi o telewizję naziemną, to wiadomo, nie mamy dużego wyboru. W tej chwili na rynku polskim jest Canal Plus oraz dekoder Play. Obydwa mają tunery wbudowane DVB-T2 w nowym standardzie. Jeśli chodzi o podróż, to polecam wtedy Sticki, tak mam tu tego Stronga SRT41. Po pierwsze, jest niedużych rozmiarów oraz możemy go podłączyć pod USB w telewizorze, jeśli chodzi o zasilanie, pod warunkiem, że ma 1-amperowe. A jak nie ma, to wystarczy każda praktycznie w tej chwili ładowarka do telefonów, ma wyjście USB. Minimalny pobór prądu to jest 1 amper i wtedy nie trzeba po prostu brać dodatkowego zasilacza. Możemy podłączyć akurat Stronga. Ja tego Stronga często biorę, jak gdzieś tam wyjeżdżam w delegację,
podłączam, korzystam, a wolę go wziąć ze sobą niż wpisywać swój login, hasło w telewizor, który jest na przykład w hotelu, bo można później zapomnieć się wylogować i ktoś będzie korzystał z waszego konta. Jeśli jesteśmy niewymagającymi użytkownikami, wystarczy nam YouTube, powiedzmy aplikacja Kody i jakieś inne aplikacje, które działają na dekoderach niecertyfikowanych, to śmiało możecie sobie kupić takiego, powiedzmy, takiego Ostarka. Jeśli jesteście, powiedzmy, laikami, potrzebujecie dekoder, który po prostu ma większość aplikacji wygranych, nie musicie nic kombinować z wgrywaniem z pendrive'a aplikacji, to wtedy warto wziąć takiego pod uwagę takiego Stronga Lea S1. I jeśli potrzebujecie dekodera, który będzie wam służył kilka lat i wolicie wydać raz a porządnie, to polecam dekoder Humantic Box R4K+, ponieważ ma dużo pamięci RAM i sporo pamięci wewnątrz wbudowanej. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają menu oraz piloty tych dekoderów i pokażę też różnicę między Android 10, Android 11, bo te piloty się między sobą różnią, oraz dekoderem niecertyfikowanym. Jak widzicie, tak się przedstawiają piloty. Tu mamy pilota od niecertyfikowanego dekodera. Jak widać, wygląda jak normalny od telewizora. Jego największą wadą jest to, że nie ma Bluetooth, tylko na podczerwień. Tak samo jak widać, jak w tych innych pilotach, wszędzie jest przycisk Netflix. Tutaj niestety nie ma takiego przycisku, ale za to jest Kodi, IPTV. Guziki ma gumowane. Ale mówię, działa praktycznie jak pilot od telewizora, trzeba kierować go w dekoder, nie działa na Bluetooth. Dekoder ma wbudowanego Bluetootha, pewnie dałoby radę go sparować z tych innych pilotów. Nie próbowałem tego, ponieważ mi ten dekoder nie leży. Jak tu widać, dwie różne generacje pilotów. Tu od razu można powiedzieć, to jest Android 10, tu jest Android 11. Jak widzicie, troszkę te piloty się zmieniły z biegiem czasu, jeśli chodzi o system oraz o budowę pilotów. Tu można powiedzieć, że piloty praktycznie wyglądają tak samo. Ten ma dwa przyciski, jeśli chodzi o Netflixa, Amazon Prime. Reszta budowy jest podobnie. Tu, jak widzimy, mamy piloty od Stronga oraz od Humantica. Widać, budowa praktycznie jest taka sama. W tych pilotach jest o tyle fajnie, że możemy sparować już z telewizorem te piloty, czyli przyciski głośniej, ciszej mogą być telewizorem, nie dekoderem, oraz można sparować przycisk do zmiany źródła sygnału. Tak samo od uruchomienia telewizora też możemy go sparować, żeby jednym pilotem się wyłączał dekoder oraz telewizor. Nadal mamy już 4 przyciski. W Humantiku jest o tyle fajnie, że mamy te 3 przyciski przypisane, a 4 przycisk możemy sobie przypisać dowolną aplikację, jaką chcemy. Nie musi to być jak tu Disney Plus, może być HBO Max lub cokolwiek innego. I oczywiście te wszystkie piloty działają na Bluetooth, nie tak jak pilot Ostark na podczerwień. Czy one też mogą działać na podczerwień, ale to mówię, jak je sparujemy po Bluetooth z danym dekoderem, to działa bezproblemowo. Kolejny element, jaki możemy zwrócić uwagę, to jest ile ma dodatkowych wyjść. Tak jak zwrócimy uwagę, tu mamy tego sticka Stronga. Jak widzicie, on ma tylko wejście na zasilanie, nie ma żadnego wejścia na micro SD ani na żadnych wyjść USB. Jeśli chodzi o dekoder Ostark, jak widzicie, tu mamy wejście na micro SD, kolejne dwa wyjścia USB 1.3.0 i 1.2.0. Z tyłu mamy wyjście AV, optyczne dźwięku, wejście Ethernet, wyjście HDMI oraz zasilanie. Dekoder Strong, jak widzimy, też ma wejście na micro SD, 2 USB 3.0, 2.0. Z tyłu ma przycisk do zasilania, to jest też fajna opcja, jak nie chcemy, żeby nam w nocy pobierał prądu, możemy go po prostu wyłączyć. Wejście na zasilanie, wejście LAN, wyjście HDMI, wyjście AV, jeśli chodzi o dźwiękowe wyjście cyfrowe optyczne, dodatkowe wyjście na podczerwień. Jeśli chodzi o dekoder Humantic,
Widzimy też ma dwa wyjścia USB, jedno 3.0, jedno 2.0. Tu jest przycisk do ustawień fabrycznych. Z tyłu mamy wejście zasilające, wejście LAN gigowe, tamte dekodery miały setki, tu mamy gigowe. Wyjście HDMI, wyjście AV, dźwiękowe cyfrowe wyjście optyczne, wyjście USB typu C. Tak samo też ma ten wyjście USB typu C na dole. Jeśli chodzi o dekoder Canal Plus, to mamy, jak widzimy, wejście antenowe DVB-T2, wyjście HDMI, wejście USB 3.0, wyjście dźwiękowe optyczne, wejście na kabel LAN oraz wejście zasilające. Za chwilkę podłączę Wam dekodery Ostark, Humantic oraz Strongastica, dlatego żeby Wam pokazać różnicę między systemem zwykłym Androidem, Android TV oraz tu mamy nowszy system Google TV. Dobrze, podłączyłem dekoder Ostark już do telewizora. Jak widzicie, menu jest takie kafelkowe. Zakładka ustawienia wygląda standardowo jak na Androidach. Pokażę najpierw sklep Play. Widzimy standardowo jak w każdym innym dekoderze czy w telefonie, sklep niczym się nie wyróżnia. Ale na przykład takie aplikacje jak Disney Plus tu nie znajdziecie. HBO Max działa, ale bez dźwięku, taka ciekawostka. Sprawdzałem inne aplikacje, na przykład UPC Go, bez problemu działa dźwięk i obraz, czy YouTube. Dobrze, obiecałem Wam, że pokażę Wam, jak wygląda aplikacja Netflix. Jak widać, to trochę wygląda bardziej jak przeglądarka niż aplikacje na innych dekoderach. Zobaczymy, jak się to uruchamia. Jak widzicie, tu mamy troszeczkę inny wygląd niż w dekoderach czy w telewizorach. A jak widzicie, bez problemu się uruchamia. Można też przewijać. Jeśli chcecie zobaczyć pełną prezentację dekodera Ostark, zapraszam na film. Opis jest pod filmikiem. Pokażę tylko jeszcze Wam, że YouTube normalnie wygląda jak aplikacja, a nie jak przeglądarka. Jak widzicie, działa bez większego problemu. Przewijanie tak samo. Dobrze, teraz Wam pokażę, jak wygląda menu w Android TV i w Google TV. Tam jest minimalnie się różni, ale żebyście wiedzieli, jaka jest różnica między tymi dwoma systemami. Teraz podłączyłem dekoder Humantic Box R4K Plus. Najpierw zobaczymy, jak wygląda sklep Play. Jak widzicie, też mamy do dalej tu zakładkę. Sklep podobny jak w tym poprzednim dekoderze, jeśli chodzi o wygląd, tylko że tu mamy wszystkie aplikacje, tak jak od razu mamy podpowiedź Disney Plus, czego nie było w poprzednim dekoderze. Jeśli chodzi o menu, to widzicie, jest całkowicie inne. Mamy tutaj różne zakładki, podpowiedzi. Na górze mamy pasek tak zwanych, jak to mówię, ulubionych, bo tu możemy sobie po prostu dodać wszystkie aplikacje, które mają być. Jeśli chcemy jakieś aplikacje więcej, wchodzimy wtedy w zakładkę aplikacje, tu mamy dodatkowe aplikacje, których nie ma w zakładce ulubione. Tu jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o ten dekoder. Ten dekoder posiada hotspota, czyli punkt przenośny. Może być uruchomiony ten hotspot, nawet jak działa w tej chwili po Wi-Fi, on dalej może rozsyłać swoją nową nazwę i możemy się podłączać bezpośrednio pod ten dekoder. Może być to po kablu Wi-Fi, po kablu oraz po Wi-Fi.
sprawdzimy tak z ciekawości, jak działa aplikacja Viaplay, bo często się nią pytacie, czy na danym dekoderze aplikacja w pełni działa. Tu to chodzi o audycję na bieżąco. Przy niektórych dekoderach audycje na bieżąco nie działają. Zobaczymy, czy się uruchomi tenis. Niestety, jak to Viaplay lubi, najpierw błąd, za drugi razem skakuje, ale widzicie, że działa. Sprawdzimy jeszcze drugi mecz. Tu się od razu uruchomiło bez żadnego błędu. Jak widzicie, wszystko działa. Audycje na bieżąco działają. Dobrze, teraz podłączę dekoder Strong, to dokładnie, powiedzmy, jak to mówię, patyk. On ma system Google TV, nie Android TV. Delikatnie się te systemy różnią. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Teraz podłączony jest dekoder Strong SRT41 z systemem Google TV. Jak widzicie, troszeczkę ten system się różni od Android TV. Nie ma po pierwsze tutaj takie zwanego sklepu, tak jak tam, ale też macie tą, powiedzmy, belkę ulubionych. Niżej macie polecane programy z danego aplikacji. Tutaj jak wchodzimy w aplikację, to jest od razu nasz, powiedzmy, sklep. Wpisujemy, co czego szukamy. Jak szukamy na przykład tego Disneya, wpiszemy po prostu Disney. Od razu, jak słyszycie, asystent Google podpowiada, co nam znalazł. Tu jest o tyle fajnie, mi się podoba w tym dekoderze, czy w tym systemie, powiedzmy, Google TV, że możemy zrobić różne konta. Macie to też w filmiku przy Strongu. Możecie mieć swoje konto, możecie dodać konto dziecka. Wtedy dziecko ma wybrane aplikacje przez rodzica, nie może sobie dodatkowych aplikacji dodać. To jest też dobre, po prostu macie jakieś kontrole nad dzieckiem, żeby po prostu ma oglądać Disney Plus albo, powiedzmy, YouTube Kids. Nie może sobie wyłączyć wtedy YouTube'a zwykłego, ponieważ ma to zablokowane. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiaj Wam trochę pomogłem, jeśli chodzi o wybór dekoderów. Wybierzcie sobie sami, który Wam się podoba system, czy chyba by to systemem Google TV, czy z Android TV, czy zwykły Android bez certyfikatów. Każdy dekoder działa. Niektóre trochę lepiej, niektóre trochę gorzej. Jeśli chodzi o mnie, to moim ulubionym faworytem to jest ten Humantic, bo ma najlepsze parametry, ma dużo pamięci i flash, i pamięci RAM. Jeśli chodzi o podróż, tak jak mówiłem, często korzystam z tego Stronga SRT41, po prostu o tyle jest dobrze, że można go podłączyć bezpośrednio pod telewizor i zasilanie może być z telewizora, jeśli jest 1 A. Jeśli nie, to wykorzystuję wtedy ładowarkę od telefonu, nie muszę brać dwóch ładowarek, bo jak oglądam telewizję, nie muszę ładować telefonu. Jeśli się filmik podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć o tych dekoderach jeszcze. Trzymajcie się.